Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. Mamy dzień 20, w którym przestępczość została zduszona. Na wstępie chciałbym przeprosić za mój głos, bo niestety weekend był dosyć chłodny, głośny, więc trzeba było głośno rozmawiać, także przechodzimy, wracamy do naszego This War of Mine. Arikę wysłaliśmy ostatnio na pomoc rannemu człowiekowi i w ciągu nocy pomagała mu jakoś tam. No ale niestety jej rana się powiększyła, dlatego była lekko ranna, teraz ma głęboką ranę. Musimy to opatrzyć. Zastanawiam się, czy nie wysłać jej do szpitala, czy opatrzyć ją bandażem. Bandaże znaleźliśmy teraz w tych ruinach, na tym placu budowy. Okej, dobra, słuchajcie. Szybka akcja. Trzeba by było, znaczy szybka akcja, może już tak zróbmy to, co trzeba zrobić. Katia idzie spać, ty idziesz spać, ty idziesz spać. Spać również. Tutaj trzeba było podrzucić coś do pieca. Okej, jedzenie mamy. Dzień parzysty, więc nie potrzebujemy. Ty też jesteś zmęczony i lekko ranny. Okej, mamy 3 razy bandaże. Ogródek ziołowy, słuchajcie. Ogródek ziołowy, czy to ogródek ziołowy? Zielarnia, właśnie. Co potrzebujemy, bo dostałem wiadomość od was w komentarzach, że najważniejsze to jest mieć 2 klatki dla szczurów oraz ulepszoną zielarnię, żeby produkować warzywa. I to jest faktycznie bardzo, bardzo dobra myśl, zwłaszcza jak w tym momencie została przestępczość zduszona. Zastanawiam się, czy inwestować w drzwi, czy czasem nie zainwestować tych wszystkich moich części do ulepszonej zielarni. Pozwala przygotować prawdziwe leki i skręt. Nie, no, wysokiej jakości. No to nie. Bardziej mi chodzi o, słuchajcie, chyba to drugie. Ogródek ziołowy, przepraszam. O ogródku ziołowym była mowa. O ogródku ziołowym była mowa, ale niestety do tego potrzebujemy drewno. No w tym momencie moglibyśmy zrobić te wzmocnione drzwi. Strasznie dużo byśmy potrzebowali tego wszystkiego, no i oczywiście na ulepszoną wersję również byśmy potrzebowali bardzo dużo tych wszystkich części. Dlatego zastanawiam się, czy po prostu nie uzbierać sobie do tego ogródka ziołowego. Mamy 41 na 30, więc zostaje nam 11. Ta klatka jest 10, 10. Okej, okay. Dobra, na razie sprawdźmy sobie, co mamy, bo tak, jedzenia trochę jeszcze mamy, ale to powoli się zaczyna, będzie zaczynało kończyć, zwłaszcza skończyły nam się warzywka. Potrzebujemy jedzenia, no mamy 3 marcheweczki, więc okej, okay. Ale no niestety nie możemy w tym momencie nic ugotować z tego względu, że na naszym piecyku leżą rzeczy do zjedzenia. No, to nic nie ma. Cierpi na braki, okej. Okay. Większość zwierząt zniknęła, muzyka klasyczna, będzie znacznie chłodniej, w południowo-wschodniej gra z Navi, spodziewane są opady śniegu, przyszli, ojejku, prześlijmy trochę ciepła mieszkańców Pogoren, o kurcze, no to tego jeszcze mało, kurcze, nadchodzi zima. Co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Jeżeli utrzymujemy z tego kolektora 8 wody na 2 dni, gdzie co drugi dzień pijemy, no to... Trzeba zejść na dół i zrobić to. To jednak będzie potrzebny nam chyba jeszcze jeden kolektor, bo za jakiś czas nam tej wody zabraknie. W tym momencie mamy 19, także musimy chyba w tym momencie iść. No, z kolei ktoś inny jeszcze mówił mi, że potrzebowałbym wybudować, znaczy zainwestować w amunicję. Zastanawiam się, czy to jest tak naprawdę potrzebne. Aż tak bardzo. No ale faktycznie z nożami na uzbrojoną grupę żołnierzy może być ciężko. Dobra, czy ktoś już wyspał, bo przydałoby tego, Bruno. Muszę dospać ciężką noc. Spokojnie, spokojnie, Bruno. Spokojnie. I tak, na placu budowy już wszystko przepiłowaliśmy, wszystko otworzyliśmy, nie jest źle. Dobra, to w takim razie leć do kolektora. Z kolektora, jak dobrze się... Jak dobrze...
myślenie. Zastanawiam się, czy nie rozwalić tego krzesła. Ile bym dostał z tego drewna? Ale co mi się zdaje, że z krzesła raczej mało. Ile potrzebuję tego drewna do zrobienia ogródka ziołowego? Zróbmy to. No na pewno codziennie musimy jednak tą wodę pozyskiwać. Chociaż słyszałem, że można topić śnieg. Nadchodzący śnieg myślę, że może nam się jakoś przydać. Pytanie tylko jak? Jak będziemy mogli ten śnieg topić? No ale to myślę, że zobaczymy. Okej, super, ty się wyspałeś. W takim razie ty lecisz tu, a ty lecisz tu. Chętnie bym coś zjadł. No nie ukrywa. Nie ukrywajmy, że chyba każdy by coś zjadł. Ile potrzebuję do ogródka ziołowego? Nie, no dosyć sporo. Na pewno z głupiego stołka tyle nie dostanę. 24 mam, więc 6 drewna nam potrzebne. No to dosyć sporo. Jest dosyć sporo. Także tego dnia. Chociaż z drugiej strony zaraz. Potrzebujemy do tego ogródka 30, czyli 8 nam zostaje. Do tego potrzebuję 10, czyli potrzebowałbym. No, dwóch części. Wziąć tych drobiazgów, dwóch części. 5, czyli 19, 11 drewna. 11 drewna, ja mogę mieć na 2. On ma 2. Ile miejsc ma w plecaku? Już zapomniałem, chyba 12, nie? 12 miejsc ma w plecaku. No to po 2, 24. 24 plus 100. Tryby. Trybów naprawdę sporo potrzeba tutaj zrobienia takiej pułapki na zwierzęta. Kurcze, kurcze. No dobra, no to w takim razie myślę, że to jest trochę trudne dla mnie, dlatego że no kurcze. Po raz kolejny będziemy musieli zainwestować w. Może gdzieś tutaj ustawmy to właśnie gdzieś w piwnicy, co? Może będzie jakoś lepiej. No ale. Ale hopie, no biegnij. Mamy dużo mięsa surowego, więc możemy tutaj mięso surowe podrzucić. Kurczę, ten nawóz chyba nam będzie potrzebny do tego, by tworzyć w tym ogródku ziołowym jakieś rzeczy, więc i o nawóz musielibyśmy zawalczyć. Dobra. Czy potrzeba nam 11? Okej. Okay. 11 drewna, więc 5, 6 slotów. 6 slotów, bylebym tego się nie pomylił. Okej. Okay. Może zostawmy sobie ten jeden nawóz, a podrzućmy tutaj po prostu jedno surowe jedzenie. Mam nadzieję, że zyskamy z tego dwa surowe jedzenia. Ale z drugiej strony przecież. Hajajajaj, Arika jest ranna. Ja ją muszę opatrzyć. Nie mogę iść teraz na plac budowy, albo mogę iść. Albo mogę iść do szpitala i Arikę opatrzyć, albo opatrzyć ją tutaj i chyba ją opatrzę tutaj. Bo trochę mi szkoda iść do szpitala, jeżeli ja w tym momencie potrzebuję no jednak zapasów, nie? Zapasów w sensie tych drobiazgów i rzeczy do kraftowania. Także ty, Arika, słuchaj, lecz się. Okej. Okay. Lecisz na dół, idziesz spać. W takim razie, Pawle, jeszcze raz sobie to na to zwrócę uwagę. 11 drewna i ile tego. Ile tych trybików? 2, więc okej. Okay. Czyli 6 plus 1 drobiazgami. Czyli 7 mamy zapełnione, ale pewnie będziemy musieli mieć o wiele, wiele więcej, bo żeby z tego ogródka ziołowego coś zrobić. Ale zaraz, by hodować rozmaite zioła, które nas nie uzyskujemy robienia medykamentów lub tanich papierosów. Możemy go. Aha, ulepszyć, by hodować w nim warzywa. Czyli jeszcze ten ogródek ziołowy będziemy musieli ulepszyć. Dobra, koniec dnia. Kurczę, no. Cały czas wracamy do tego. Coś się pojawiło nowego. Odwiedzone, odwiedzone, jest coś nowego. Nie ma chyba nic nowego. Magazyn tutaj, że ostrzelana szkoła, hotel. Hotelu też nie byliśmy. Będziemy musieli kiedyś wreszcie wybrać się w jakieś inne miejsce, no bo w tym momencie plac budowy, oczywiście Pawle. Ty i ty czuwasz, ty śpisz w łóżku jak najbardziej. Głodna, lekko ranna i zadowolona. Zastanawiam się, czy nie zostawić, jeżeli jest zduszenie przestępczości, czy nie zostawić jednej osoby na czatach, ale myślę, że niech tak będzie. Niech będą dwie zawsze, zawsze to troszeczkę raźniej im razem. Okej, okay, lecimy na plac budowy.
przygotujmy się, nie musimy brać nic tak naprawdę więcej. No, zaczyna nam brakować opału, bo jednak ten opał codziennie wykorzystujemy, chociaż jeden. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście nikogo nie będzie. Jak i do tej pory nie było. Przez dwie poprzednie noce. Czyli potrzebujemy dużo drewna, trochę drobiazgów. Czyli tak naprawdę coraz... Ja tego nie potrzebuję, chociaż dobra, niech, mniejsza niech będzie. Dużo drewna i trochę drobiazgów. No akurat tego tak średnio. Niech będzie. Najwyżej przerzucimy sobie to w jakieś tam jedno miejsce. Niech to nie będzie tak porozwalane. Ciekawy jestem, czy co jakiś czas na przykład gdzieś tutaj coś dochodzi, ale raczej chyba nie, bo po co i dlaczego. Kurczę, ile tutaj tych rzeczy jest. W sumie to tak zrzucę to w jedno miejsce. Tak mamy sporo czasu. Mam nadzieję, że w nocy nic się nie wydarzy, jeżeli to przestępczość została zduszona, to mam nadzieję, że damy sobie radę. Okej, rozrzućmy to. Mówię, te decyzje w tym momencie to są tak trudne. Co robić pierwsze? Oczywiście każdy ma różne teorie. Najpierw ten mówi, żeby robić najpierw broń. Drugi mówi, żeby zadbać o jedzenie i to jest jak najbardziej dobra myśl. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. 15 drewna będziemy potrzebować więcej z tego względu, że potrzebujemy zrobić opał. Tego również, nawet bym powiedział tak, jeszcze jedno drewno zarzucimy sobie gdzieś. Musimy znaleźć jeszcze jedno drewno, czyli jest jeszcze jedną taką paczkę z drewnem. W sumie zapomniałem tutaj wziąć tego topora, bo na pewno moglibyśmy coś porąbać. Co mi się zdaje, że moglibyśmy tutaj coś porąbać. To tutaj nas nic nie interesuje. Znaczy mamy części do broni, z których moglibyśmy robić oczywiście piłę, ale piłę na razie możemy zrobić jeszcze jedną. Więc nie jest tak źle. Na górze chyba były jakieś rzeczy, nie? Nie wiem jak wejść w to miejsce, jak to nie wiesz. Przecież kurde otwieraliśmy te. Na dole są szczury. Szkoda, że się nie da w takich lokacjach zostawiać właśnie pułapek. Jeżeli widzielibyśmy, że jakieś szczury te faktycznie są, zostawilibyśmy jednej nocy pułapkę i kolejnej nocy byśmy tutaj wrócili. Na pewno jakiś szczur by się złapał. Bo naszym domu to tak średnio z tymi szczurami, nie? Dobra, i no niestety, no te łowy nie były jakieś takie okazałe, ale wiecie, że potrzebuję tych drobiazgów i tych części do ulepszenia. Na pewno to będzie o wiele szybciej zrobione. Lecimy do wyjścia. Mamy 21 dzień. Mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał i nikt nas nie zaatakował. Bo jednak o te drzwi nie zadbałem poprzedniego dnia i nie wiem, czy to będzie dobra decyzja, czy jednak nie. Katia zaczyna się kiepsko czuć. No faktycznie nie jest to dobry znak. Nie jest to dobry znak. Lekko chora, ranna, zadowolona i zmęczona. Czemu Katia jest cały czas chora i chora i chora? W sumie to wszyscy powinni teraz zjeść. O kurcze. Zaczyna się robić naprawdę zimno. Bo było na początku 9 stopni. Nie wiem, czy ktoś to widział. Tylko zadrapanie. No wiem, wiem. I mam nadzieję, że takim lekkim zadrapaniem to pozostanie. Mamy 11 stopni w chałupie. Co jest dosyć dziwnym... dziwną rzeczą, bo wiecie co? Ja może zrobię to inaczej. Może zrobię to tak, że brunem podejdę, zjem, ugotuję jeszcze to, ile mogę tego ugotować. W środku jest dość zimno, powinniśmy pomyśleć o ogrzewaniu. No kurczę, przecież mam ulepszone na maksa, widocznie muszę podrzucić jeszcze jeden opał. Ale do tego właśnie chciałbym... Dlatego chciałbym najpierw wykorzystać ten opał i zrobić opał na jedzenie. A później dopiero możemy wrzucić to do kominka. No i oczywiście przy okazji też pewnie nie mogę zrobić więcej, bo nie mam opału. No to w takim razie opał potrzebuje ile? 3. Czyli potrzebuje jeszcze 2. Z drewna sobie to zrobimy, bo drobiazgi mogą nam być przydatne.
A z drewna sobie to zrobimy, a jeszcze jedno bym z drewna zrobił. Z tego względu, żebym podrzucił do kominka, no bo oni nie mogą tutaj w takim... Okej, to zrobimy sobie... Nie, jeszcze jedno. W takim razie Arika, zejdź na dół i podrzuć to. Okej. I w tym momencie sobie tutaj Bruno zrób nam jedzonko, jak najwięcej. I będzie okej. Arika tutaj podrzuci. Myślę, że jak więcej podrzucimy, to będzie większa temperaturka. 10 stopni, kurde, jeszcze bardziej. Kiedy jest ziom, tak łatwo się rozchorować. No, mam nadzieję, że to trochę polepszy sytuację, jak wrzuciłem dwa, czyli trochę lepiej rozhajcowałem. Wypocząłeś? Super. No to w takim razie podejdź tutaj. Zobaczmy, co tam grają w radiu. Rzecznik rebeliantów poinformował nas, że niektóre dzielnice mogą być zamknięte dla cywilów, ponieważ siły rządowe planują szturm na miasto. Wojskowi mają nadzieję, że położy to kres walkom przed interwencją społeczności międzynarodowej. Co? Nasi słuchacze zgłaszają, że wojsko dopuszcza się aktów przemocy na cywilach. Rzecznik armii zaprzecza tym doniesieniom. Będzie znacznie chłodniej, to już wiemy. Muzyka klasyczna niech będzie. Okej. W takim razie ty, Bruno, zjadłeś, więc lecisz na dół. No, mamy tą lepszą temperaturę, czy nie? 14 stopni, no kurde, to mnie nie urządza, wolałbym jakieś 15, co? Tym bardziej, że Arika się kiepsko czuje, to może weźmy ją na jakieś leki. Aha, może tak bym stworzył to, co... Po co tak naprawdę byłem ostatnio, czyli jakiś ogródek ziołowy. Ale do ogródka ziołowego z kolei, kurde, będą potrzebne lampy grzewcze. Aha, więc to nie jest takie proste. Dobra, zróbmy to. Gdzie to mogę? Tutaj, tutaj ustawmy. 14 stopni. Jak mam ogrzać jeszcze bardziej mój przybytek, że się tak wyrażę? Okej, zjedzmy to. Bierze leki. I mam nadzieję, że nie będzie głodna. Super. No jak z tą temperaturą? W tym momencie mam 14 stopni, a podrzuciłem dwa razy do pieca. Może jeszcze jeden piec w jakimś miejscu ustawić, kurczę. To też może nie byłoby takie głupie bardzo. Zobaczmy, co tutaj Pawle mógłby zrobić. O proszę, nawóz możemy robić z surowego mięsa. No tak, nie głupie. I z ziół, a nie, z zioła, przepraszam, zioła możemy tworzyć. Aha, jedna rzecz, słuchajcie, znowu bym zapomniał, może zanim tutaj się będziemy przyglądać temu wszystkiemu, to ja bym zrobił filtr, bo jak już wspomniałem, woda jednak nam będzie dosyć bardzo potrzebna. 13 stopni, no i zobaczcie, jak to spada. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego. Dobra, lecimy na górę. Podrzućmy ten filtr tutaj. I będę musiał sprawdzić, ile potrzebujemy, by ulepszyć ten ogródek i pewnie potrzebna nam będzie lampa grzewcza. Będziemy musieli to wszystko przeliczyć, ile tego będziemy potrzebować. 13 stopni, no kurczę, czemu to tak spada? Dajcie znać, czy ja muszę ustawić jeszcze jeden piecyk, na przykład w centrum mojego domu, by to ogrzewanie miało sens, no. Super, mamy jedzenie na kolejny dzień, czyli 23, jeżeli dożyjemy, mam nadzieję. Dobra, co tutaj jeszcze możemy tworzyć? Jeszcze raz mi pokażcie. Nawóz, oczywiście, z surowego mięsa. Nawóz z warzyw, co raczej się chyba nie opłaca. Tak samo zioła możemy tworzyć z nawozu i z 8 kropli wody. Nie, żadne rozwalanie tego. Ulepszanie. Do ulepszenia potrzebujemy 4 elektroniki, 3 części... Drewna aż 15, więc potrzeba mi jeszcze 13, więc potrzeba mi zapełnić 7 slotów. 7 slotów plus 19 tych części, więc zabiera się na raz? No, będzie ciężko chyba. 19, czyli 5 plus 7, 12 slotów potrzebuję w plecaku mieć, by to wszystko wziąć i następnego dnia ulepszyć, ale no jeszcze, czyli tyle akurat, ile ma Pawle. Ale zastanawiam się nad tą lampą grzewczą, bo ona też potrzebuje odpowiedniej ilości surowców do tego, by ją wytworzyć. No i 4 elektroniki. No ha, 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 ha. Czy ja później nie będę miał na drzwi, ale dobrze, że ta elektronika wiemy, gdzie jest tak naprawdę.
Więc nie jest źle. Nie jest źle. Ten ogródek ziołowy myślę, że możemy sobie ulepszyć następnej nocy. Kurczę, przepraszam was bardzo. Znaczy nie wiem, czy warto, czy nie. Warto, warto, zawsze, zawsze warto. Ale nie wiem, czy... Nie przeszkadza wam to, że was tak przepraszam za moje decyzje, ale jednak... No mówię, każdy ma chyba trudną decyzję. Oprócz tych, którzy grę już przeszli i udało im się... I udało im się przetrwać całą noc... Czy całą noc, całą wojnę tak naprawdę. Bo na przykład ktoś skończył z 100 jednostkami na amunicji, broni i tak dalej, nie? Okej, dobra. Muszę się zastanowić nad tym, gdzie w nocy teraz iść, ale biorąc pod uwagę to, co wam powiedziałem, że potrzebuję no tych 12 slotów zapełnionych częściami, by zrobić, ulepszyć ten ogródek ziołowy, robi się zimno, no wiem niestety, Pawle. No to jednak chyba wiemy, gdzie szukać tego. Jedzenie niewiele, materiały niewiele, części dużo. Mam nadzieję, że tutaj to znajdę tyle rzeczy, ile potrzebuję. No ale tego chyba jeszcze gdzieś na wyższych piętrach było dosyć sporo. Lekko ranna jest tylko Arika. Także ty zostajesz w łóżku, ty czuwasz, ty szukasz zapasów. Mam nadzieję, że wzrost przestępczości nie będzie w najbliższych dniach, bo jednak te drzwi wypadałoby też zrobić. Nie, ale wiecie co? Okej, to by było na dzisiaj, to by było na tyle dzisiaj, z tego względu, że żeby wypuścić ten odcinek wam w poniedziałek, to potrzebuję trochę czasu, by go przerobić i nie zdążyłbym, jeżeli bym dłużej nagrywał, także tutaj wytłumaczenie, dlaczego jest taki krótki. Trzymajcie się, do usłyszenia, dajcie mi rady jakieś w komentarzach. Pa!